To jest podcast Fundacji Avalon. Zapraszamy Cię do świata, którego fundamentami są człowiek, energia, zaufanie i relacje. Na co dzień zajmujemy się niepełnosprawnością, ale tutaj będziemy rozmawiać o codzienności, o pasjach, sporcie, miłości i wszystkim, co nas w życiu zajmuje. Mówimy i myślimy odważnie, bez filtra, tabu, na każdy temat i dla każdego. Wystarczy zacząć nas słuchać. Cześć. Ten odcinek podcastu Fundacji Avalon poświęcony będzie muzyce oraz festiwalom muzycznym. Ja się nazywam Helena Szczuka-Kaleński, a w studio Anywhere.pl mam dwoje wspaniałych gości, Malwinę Łapińską oraz Kubę Stanisławczyka. No i co, chciałabym Was na początek poprosić, żebyście powiedzieli coś o sobie, więc może Malwina, zacznijmy od Ciebie. To jest chyba najtrudniejsze pytanie zawsze. No ja jestem Malwina, jestem kobietą z niepełnosprawnością ruchową. Jestem z zawodu prawniczką, staram się pisać moją pracę doktorską o surrogacji, która trwa, ale nic na siłę, nic szybko. No i staram się działać na rzecz społeczności, w której jestem, tak, na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Edukuję w tym zakresie i też w zakresie praw człowieka, tak naprawdę na swoim Instagramie mówię o tym, co mi leży głęboko w serduszko. Super. A Kuba? No cóż, nazywam się Kuba i Fundacja Avalon, już miałem przyjemność kilka razy się spotkać z Tobą. Jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, to bardziej już zaczynam pracować jako tłumacz języka migowego. Wcześniej zajmowałem się web developmentem, ale aktualnie bardziej skupiam na dostępności, na tłumaczeniu, na występowaniu także, ponieważ jestem w zespole Unmute i też coraz mam więcej okazji tłumaczyć koncerty, muzykę, piosenki, dlatego ten odcinek i ten podcast będzie bardzo dla mnie ciekawy i ważny. No właśnie, mi też dlatego tak bardzo zależało, żebyś dzisiaj do nas przyszedł i z nami na ten temat porozmawiał, ponieważ dla osób słyszących to może być zaskoczenie, chociaż kojarzymy pewnie wszyscy, tak mi się wydaje, koncerty z okazji rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, które są właśnie tłumaczone na język migowy i tam jest taka pani, która to bardzo często tłumaczy i co roku ona wywołuje bardzo duży taki no, odzew i bardzo się to tłumaczenie podoba. Więc ja może zaczęłabym od tego tematu. No właśnie, Kuba, a po co to się robi? Po co się tłumaczy muzykę i od tego zacznijmy. No cóż, wcześniej ludzie myśleli, że jeżeli ktoś jest głuchy, to znaczy, że nie może mieć nic wspólnego z muzyką, że przecież nie słyszy, więc po co mu muzyka, koncerty? To był tylko odbiór przez tańczenie, powiedzmy, ale jeżeli obecnie mamy większość młodych ludzi, którzy są zainteresowani muzyką, którzy mówią, że są zainteresowani muzyką, ponieważ mówią, że czują te wibracje, albo noszą aparaty, albo są osoby, które właśnie nie chcą zobaczyć te koncerty, zobaczyć, o czym jest ta piosenka, o czym się śpiewa, o czym mówi tekst. Jasne, można tekst zobaczyć, ale on jest po polsku, prawda? Tekst jest w języku polskim, więc nie będzie pewnie dostępny dla głuchych, ponieważ język polski jest dla głuchych drugim językiem, jest językiem jak język obcy, więc dodanie, tak jak właśnie, tak jak powiedziałeś, przykład Małgorzaty Limanówki, którą dobrze znamy, która tłumaczyła właśnie koncert Powstania Warszawskiego, to też jest ogromna okazja, to też jest duża szansa dla nas głuchych, kiedy widzimy taki performance i wiemy, że możemy też to zrobić, więc to jest super sprawa. To jest dodatkowy kanał do odbioru muzyki i koncertu dla nas. A powiedz mi, co w tych tłumaczeniach jest ważne? No bo muzyka jest chyba takim największym nośnikiem emocji, jeżeli chodzi o wyraz artystyczny, przynajmniej ja to tak postrzegam, no to w jaki sposób możesz oddać charakter tej muzyki, tempo tej muzyki? No inaczej brzmi muzyka rockowa, inaczej klasyczna, inaczej pop. Czasami to są, nie wiem, kwestie dodania dwóch instrumentów i to już będzie zupełnie inaczej brzmiało, albo każde wykonanie koncertowe też będzie inne, więc
ja widziałam ciebie na scenie i widziałam, jak tłumaczysz, i to dla mnie na przykład osoby, która nie zna języka migowego, to jest w ogóle wspaniały spektakl. Ale jak ty to robisz, że oddajesz ten charakter? To dosyć trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o mnie, to przez wszystkie lata ostatnie analizowałem, uczyłem się, jak tłumaczyć, i znalazłem trzy szkoły tłumaczeniowe, powiedzmy, trzy szkoły. Pierwsza jest taka bardziej artystyczna, to co właśnie ty powiedziałaś, o czym ty mówiłaś. Skupia się bardziej na tym, żeby było to przyjemne do oglądania, było miłe dla oka. To co właśnie powiedziałaś, spektakl, to jest bardzo dobra rzecz. To też jest fajne dla nas głuchych, kiedy jest ten element ruchu, rytmu, ale czy w 100% oddaje to tekst piosenki, tego co autor w cudzysłowie miał na myśli? Czasami tak, czasami się to pomija kosztem tego, żeby przekazać emocje, ten emocjonalny aspekt. To jest pierwsza szkoła. Druga byłaby bardziej translatoryczna, czyli przekładamy ten tekst. Czytamy tekst piosenki, wtedy tłumaczka próbuje uchwycić sens i przekazuje to dla głuchych, tłumaczy to głuchym, oczywiście zachowując element ruchu, śpiewu, rytmu, ale to jest bardziej przekład, to jest bardziej tłumaczenie tego tekstu. Ja osobiście lubię tę trzecią szkołę, która jest jakby poniekąd połączeniem pierwszej i drugiej szkoły. Tutaj rzeczywiście myślimy o tym tekście, ale staramy się ciałem, mimiką, ekspresją przekazać. Stajemy się tym tekstem, tą piosenką, więc staramy się nawiązać do tej energii, ruchem, dać tę dobrą zabawę, ale też staramy się, aby głośni, aby nasi odbiorcy zrozumieli, o czym jest ta piosenka. To jest jakby prowadzenie dialogu z muzyką dla głuchych. Prowadzenie takiego dialogu z muzyką dla głuchych. I ten trzeci sposób, ta trzecia metoda, ta trzecia szkoła jest mi najbliższa, ale nie jest łatwa, nie jest najłatwiejsza. Tak jak właśnie mówiłaś, rock, muzyka klasyczna, czy pop, czy hip-hop, każda ma swój rytm, ma na przykład rock musi być trochę ten agresywny, musi być bardziej skupiony na spektaklu, to już jest ten element spektaklu, może bardziej widoczny. Pop jest często, mówi o miłości, o tego typu emocjach i to można fajnie przełożyć, ten tekst. Hip-hop i rap jest, no już to już są długie, skomplikowane teksty, pełne metafor i tutaj rzeczywiście trzeba przeskakiwać z tymi metodami, z tymi szkołami, trzeba być elastycznym w tej pracy. Więc ludzie myślą o piosenkach jako, że trzeba się po prostu nauczyć, jak to zamigać i można już wyjść na scenę i to, ale to nie o to chodzi, nie. Trzeba mieć naprawdę spektrum wiedzy, jak z tych trzech metod korzystać, kiedy, jak i kiedy je połączyć. Czy to jest trochę tak jak przekład literatury na przykład, że bo się mówi na przykład o nagrodzie Bookera, że to jest trochę nagroda dla tłumacza, no bo każdy tłumacz przetłumaczy tekst inaczej, prawda? I chyba przy tłumaczeniu na język migowy to tak samo będzie, że ty przetłumaczysz inaczej, a gdyby siedział obok ciebie drugi tłumacz, to też byłoby inne. Dokładnie, absolutnie. Okay. Ja osobiście czytam książki po angielsku i po polsku, więc wiem doskonale, o czym teraz mówisz. I widzę te różnice. Ostatnio na przykład zacząłem od nowa, wróciłem do Harry Pottera, gdzieś tam z nudów, żeby zabić czas, ale po angielsku. I pamiętam fragment, który się strasznie różnił w polskim przekładzie. I ten przekład polski był inny. Jasne, oddawał ten sens, ale był inny. Te dwa fragmenty były jednak inne od siebie, więc ta różnica jest widoczna. I tak samo jest właśnie z tłumaczeniem w ogóle. To tłumacz podejmuje decyzję, co będzie lepsze w danym momencie. Czasami jak czytam pewien przykład, to albo widzę tłumaczenie, mam wrażenie, że okej, to może być lepsze, to może być gorsze, to można byłoby zmienić, to można byłoby poprawić, albo dostaję taki też feedback od innych tłumaczy. I to jest w porządku, jak najbardziej. Tłumaczenie... Inaczej, ja na przykład jak gdzieś idę i mam mieć tłumacza, to wolę sam wybrać tę osobę, która będzie mnie tłumaczyła, bo wiem, jak ona mnie wyczuje, wiem, jak ona mnie przełoży. I podobnie z przykładem tekstu i muzyki. Jest to bardzo skupione na tym, kto to będzie robił. Okej. Okay. A Malwina, powiedz mi, no bo właśnie, Kuba mówi o dostępności w ogóle muzyki dla osób, które
albo jej nie słyszą, albo nie dosłyszą, nie słyszą jej dokładnie i też o tym aspekcie języka polskiego jako języka drugiego, obcego, ale dostępność dla ciebie oznacza trochę inny aspekt, prawda? Powiedz mi, czy ty jak nie wiem, jeździsz na festiwale, koncerty, na co zwracasz uwagę? Znaczy, ja mam o tyle dobrze, że mam trochę problem z poruszaniem się, ale jednak chodzę, więc jestem traktowana przez organizatorów jako osoba zdrowa, bo organizatorzy myślą, że tylko osoby poruszające się za pomocą wózków potrzebują pomocy na festiwalach i potrzebują tej dostępności. Już jak chodzisz o kulach, jesteś o balkoniku, to już jesteś niewidoczna, nie możesz wykupić sobie biletu dla osoby z niepełnosprawnością, bo te miejsca są wyłącznie dla osób, które poruszają się za pomocą wózka. Czyli to nie orzeczenie jest podstawą do wykupienia takiego biletu, tylko... Znaczy, to jest trochę też tak, że musisz mieć jakby orzeczoną niepełnosprawność, ale nikt cię nie prosi, tak, o skan orzeczenia. Aha. Tylko po prostu zgłaszasz, że jesteś osobą poruszającą się za pomocą wózka, wypełniasz ten formularz, dostajesz to miejsce i tyle. Chociaż na przykład, nie wiem, na Stadionie Narodowym, jak był koncert chyba Dawida Podsiadło, to moja siostra nie mogła sobie na tej mapce, bo ona się porusza za pomocą wózka, wybrać miejsca dla osoby poruszającej się za pomocą wózka, tylko kupiła zwykłe miejsce. Dopiero musiała się skontaktować i dostała jakby to miejsce dostosowane. Ale właśnie problem jest z tym, że jeżeli chodzi o te duże koncerty na stadionach, na dużych tych salach, no to właśnie nie są widoczne te osoby, które mają problem z poruszaniem się. Bo na przykład, jeżeli chodzisz o kulach i masz wejść na zatłoczony stadion wśród ludzi, gdzie jeszcze jak jesteś niska, nie widzisz, to jest dla ciebie to bardzo niebezpieczne, bo jesteś w tym tłumie, nie masz do końca, jakby nie widzisz tego, a ktoś może po prostu cię wywrócić, musisz się potknąć. I dosłownie nie wiem, dlaczego organizatorzy tego nie zauważają, bo okej, już zwracają w miarę uwagę te osoby poruszające się za pomocą wózków, chociaż to też... Różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa. Pisała do mnie się dziewczyna, która pracowała w Starym Teatrze w Krakowie i mówiła, że mieli toaletę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach, ale do niej było trzeba wejść po schodach. No tak. A żeby w ogóle wprowadzić się do teatru, było trzeba ją wprowadzić przez śmietnik tę osobę, bo tylko tamten mogło przejść, ale i tak na widowni musiał jeszcze ktoś je wnieść. Więc powodzenia we wniesieniu ponad 100-kilogramowego wózka. Tak. Więc z tym jest problem, jeżeli chodzi o jakieś duże festiwale na terenach. No to się zmienia, to widać. Nie wiem, jak jest na Openerze, bo jeszcze nie byłam, ale jak byłam na Woodstocku, wcześniej jeździłam, teraz to jest Poland Rock, do Kostrzyna nad Odrą, to tam totalnie masakra. Tam... Teraz już jest inaczej, bo w ogóle Fundacja Avalon co roku jeździ na Poland Rocka i teraz też będziemy, więc serdecznie wszystkim zapraszamy. Zresztą ty, Kuba, z nami byłeś, więc teraz też będę chciała ciebie za chwilkę o to zapytać. Ale ta lokalizacja jest już lepsza. Dużo. Natomiast właśnie, to jest ciekawe, bo jednak festiwal jest, bardzo często jest kilka scen, jest strefa dla NGO-sów, jest strefa food trucków, są toalety w oddaleniu. Trzeba dojść, tak. Trzeba dojść, nie? I właśnie jest dużo co można zrobić, żeby w ogóle poprawić tę dostępność, żeby tego typu imprezy były po prostu dostępne dla każdego odwiedzającego, nie tylko tej osoby, która ma, już tak spłycając, tak, zdrowe nogi, na których może się bez problemu poruszać, czy też ma, dobrze słyszy, wszystko dobrze widzi i tak dalej, i tak dalej. Jakby na co powinniśmy zwracać uwagę tak silnie, jak to jest? Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim byłoby trzeba wysłuchać osoby, które z tą dostępnością mają problem, bo czasami jest tak, że przychodzi osoba zdrowa i mówi, tu trzeba dostosować toaletę, tu trzeba zrobić podjazd, ale nie czuje tego, bo ona na co dzień się z tym nie mierzy. Ja też nie jeżdżę za pomocą wózka, moja siostra jeździ, więc ja obserwuję, bo jestem nauczona tej obserwacji, czy jest próg, czy na przykład się nie trzeba przejechać przez błoto, bo co z tego, że postawimy dostosowane to i to, jak do niego jest po prostu tafla błota. I tak było na Woodstocku 2 lata temu.
gdzie moja siostra miała problem, już pomijając, że te to i to dla osób z niepełnosprawnościami są w najgorszym stanie. Tam wszyscy wchodzą, no bo on jest duży, fajny. No tak. I ja bym się jest otwarty, dokładnie. Brzydziła po prostu tam wejść, a moja siostra musiała, nie miała innego wyboru. Mhm. Tak samo na przykład na festiwalu 2 lata temu czy 3 zrobiono platformę, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły widzieć, co się dzieje na scenie. Ale do niej były schody. Mhm. No właśnie. I jest takie właśnie zdjęcie chłopaka, ja robiłam o tym kiedyś post, gdzie on z wózkiem stoi obok tej platformy i nie może wejść, żeby obejrzeć koncert, a pod scenę nie mógł wejść. Pamiętam to, tak. Tak, bo nie było, nie było tego nawierzchni, jakby było błoto wszędzie, więc on ani nie mógł wejść na platformę, ani iść pod scenę. Więc musiał być daleko, tak? I to jest absurd. Tak, trzeba za każdym razem trzymać kciuki, że ktoś będzie na tyle miły i pomoże i wniesie. Fajnie, że niektóre festiwale mają taką bardzo pozytywną atmosferę, na przykład Poland Rock. Tam jest dużo fajnych ludzi, którzy chętnie pomogą. Taki jest klimat tych wydarzeń, tak, ale są festiwale, gdzie ludzie skupiają się tylko na muzyce. Ludzie przychodzą tylko, żeby potańczyć, posłuchać, a nie ma tego jakiegoś wzajemnego wsparcia czy empatii. I to jest problem, to też jest bariera. Na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o Poland Rocku. Bardzo się cieszyłem z tego festiwalu. Było tłumaczenie, byli ludzie, którzy starali się wyraźnie mówić, kiedy zobaczyli, że ktoś nie słyszy. Wiedzieli, co ja potrzebuję, a jeżeli nie wiedzieli, to po prostu się pytali, co, jak mogą mi pomóc. To jest super podejście. Ale to jest jakby jedyne moje pozytywne doświadczenie z innych festiwali, na które chodziłem, na które uczęszczałem muzyczne. Zawsze to ja musiałem reagować, zawsze ja musiałem gdzieś tam zwracać uwagę. Okay. Jeżeli ktoś do mnie mówi, to pokazywałem, że nie słyszę. To akurat nie jest bariera ruchowa, jasne, ale to jest pewna bariera dla mnie jako uczestnika. Nie mogę mieć w pełni dostępu do tego wszystkiego, co się dzieje. Na przykład Malwina wszystko słyszy, wszystkie piosenki, koncert, ale na przykład może mieć problemy z poruszaniem się. Ja mam odwrotnie, więc tutaj są te dwa aspekty tego tematu. My moglibyśmy się połączyć i wtedy byśmy byli taki full pakiet, żebym wszystko widziała. Tak, dokładnie. Mogę wszędzie wejść. Musicie się umówić, słuchajcie, po prostu. Tak. Ale faktycznie to jest trochę tak, że my zakładamy, bardzo często organizatorzy zakładają, że osoby z niepełnosprawnościami, czy w ogóle posiadające, ja też nie lubię tego określenia, specjalne potrzeby, bo my potrzeby, moim zdaniem, my też tak to w Fundacji Avalon określamy, my mamy de facto te potrzeby takie same, tylko potrzebujemy często innych środków, żeby je zrealizować. Wspomniałaś o tej toalecie. Metody, dokładnie. Dlaczego ona jest duża? No bo trzeba do niej wejść z jakimś tam sprzętem wspomagającym poruszanie, czy to jest wózek, czy to będzie właśnie jakieś kule, czy balkonik. Nawet z osobą asystującą, prawda? Otóż to. Ale z drugiej strony organizatorzy bardzo często zakładają, że osoby właśnie mające jakieś tam rodzaju niepełnosprawności, no że one zazwyczaj albo będą z osobą towarzyszącą, która tam wspomoże. I niestety czasami też jest tak, że robią minimum, czyli będzie ta dostępna toaleta i... Tak, żeby odhaczą tylko te najważniejsze tam punkty. Strefa, ale już ta dostępność jest trudna dla nich, prawda? My w Fundacji Avalon prowadzimy też taką usługę, że można się do nas zgłosić i poprosić o przygotowanie imprezy w zakresie dostępności. Natomiast no to, co powiedziałaś, to jest bardzo ważne, żeby to samorzecznicy mówili o tej dostępności, a nie osoby pełnosprawne, bo czasami nam brakuje po prostu tej wyobraźni, prawda? Można nie zauważyć, no jeżeli ktoś się z tym na co dzień nie styka, nie ma do czynienia, no to jakby mimowolnie może tego nie zauważyć, a jak ktoś codziennie jeździ wózkiem, to on wchodząc do budynku przed już wie co i jak. Ale też jeżeli chodzi o organizowanie festiwali, to wielu organizatorów nie zwraca uwagi na dostępność w ogóle dojazdu do tego festiwalu. Bo okej, zrobił, że na festiwalu wszystko będzie dobrze, da się w miarę żyć, ale jak do niego dojechać? Pociągi są przecież niedostosowane. Tak, dworce najczęściej też. Tak, ktoś autobusem nie podjedzie elektrycznym wózkiem, no bo nie ma jak. Więc musiałby ze stacji tak naprawdę wózkiem, dajmy te 10 km śmigać. Jeżeli w ogóle na tą stację będzie mógł dotrzeć. No,
To jest bardzo logistycznie trudne. Moja siostra jechała do Czaplinka, z Warszawy do Szczecina i ze Szczecina do Szczecinka i tam do Czaplinka, więc miała dwie przesiadki, no i nadrabiała wiele kilometrów, no bo Warszawa, Szczecin, potem powrót, tak? Ale wiesz, ja parę lat temu pojechałam z moją przyjaciółką na wyprawę rowerową. Jechałyśmy ze Świnoujścia na Hel i w pośrodku, bodajże to była Ustka, złapała nas nawałnica. Miałyśmy problemy z rowerami i nagle się okazało, że my nie jesteśmy w stanie przetransportować się do kolejnej miejscowości, bo nie ma transportu, więc to wykluczenie też takie komunikacyjne, ono niestety w Polsce istnieje i wydaje mi się, że właśnie osoby o tej ograniczonej mobilności są tego dużymi ofiarami niestety. A powiedzcie mi jeszcze, Kuba, powiedz mi, co dla ciebie, jako osoby głuchej, jest ważne przy organizacji tego typu imprezy? Ale nie musi to być koniecznie festiwal muzyczny, to może być w ogóle kwestia dostępności do imprezy o takim wymiarze kulturalnym. Czy sportowym na przykład, no. Okej. Bardzo dużo materiałów związanych z wydarzeniami jest tylko w formie głosowej. Nie robią na przykład tłumaczenia, przekładu, albo nawet krótkiego opisu. Po prostu jest mówione, co będzie, co się dzieje, a na miejscu jest, prawda, więcej informacji, ale tylko w formie fonicznej mówione, ale bym chciał się więcej dowiedzieć, na przykład, nie wiem, o wydarzeniu, o sportowym wydarzeniu, o festiwalu, o koncercie. Tutaj w czasie naszego podcastu jest tłumacz, ale gdyby był jakiś inny podcast, który, często one nie mają napisów, tłumacza. Często na przykład byłem na miejscu i próbowałem coś zrozumieć, ale miałem dostęp do 30% powiedzmy informacji. Później po powrocie dopiero musiałem sam na własną rękę o tym doczytywać, douczyć się. I więc często jest tak, że sam na własną rękę muszę się uczyć, analizować, doczytać, co się stało, co było. Żebym po prostu mógł, to jest po fakcie, to jest zawsze po fakcie. Czyli de facto ta odpowiedzialność jest właśnie przekładana na osoby, które chcą z czegoś skorzystać, a nie, nie na organizatorów. Tak, mnie zawsze to bardzo dziwi, że jakby my jesteśmy taką społecznością, do której niestety bardzo łatwo dołączyć. Tak, my to bardzo często wspominamy o tym podczas różnego rodzaju spotkań, szkoleń i to bardzo otwiera ludziom oczy. Tak. I właśnie skoro jakby, no wiem, nikt nie wstaje i nie myśli, o dzisiaj mogę na przykład nie być potrącona, czy mogę stracić słuch i tak dalej, ale naprawdę bardzo łatwo jest dołączyć do naszej grupy, do naszej społeczności, więc dziwi mnie trochę ta ignorancja często, bo czasami to jest po prostu niemyślenie, a czasami to jest taka świadoma ignorancja, że po co na przykład osoby skoro głuche, mnie to nie dotyczy, tak, to ja się tym nie będę przejmować. Tak. To jest na zasadzie, tak, że... Właśnie to jest niesamowicie zabawne, ponieważ jeżeli na przykład chodzi o ruch, prawda, to jest, powiedzmy, bardziej dostępne, bardziej jest to w świadomości, ale jeżeli chodzi o głuchotę, to jest największą ironią jest to, że dużo osób, większość ludzi straci ten, będzie traciło ten słuch na starość albo traci go z powodu nadmiernego dźwięku. Około 80% społeczeństwa doświadczy utraty słuchu. Były już o tym robione badania, więc już gdzieś widać teraz ten problem. Już ludzie teraz narzekają, że ten film jest za głośny, tu muzyka jest za głośna, ten film nie słyszy dialogu. Ale zadziwiające jest to, że te same osoby dalej jakby nie widzą tego powiązania, że między nami nie ma tak dużej przepaści między osobą głuchą, osobą słyszącą. Nie ma tak dużej przepaści jak między resztą społeczeństwa, że większość społeczeństwa i tak wkrótce tego doświadczy w ten czy inny sposób. Bo ty wspomniałaś, Malwina, na przykład o wypadku, potrąceniu, bo oczywiście wypadki komunikacyjne są bodaj na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje, ale no, chorujemy, a przede wszystkim starzejemy się. Dokładnie. Więc finalnie ja już tracę słuch, niestety.
A z poruszaniem też zaczynam mieć jakieś tam problemy i nagle wcale nie trzeba poruszać na wózku, żeby zacząć dostrzegać braki w dostępności. Ostatnio wystarczy też, urodzić dziecko. Tak, wystarczy, to ostatnio w pierwszym odcinku, no nie? Renata właśnie Orłowska mówi, wystarczy, że ma się dziecko. I Janek Mela o tym też opowiadał, właśnie o swojej żenie, który później z tym brakiem dostępności musi sobie radzić. Ale słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, a jak wygląda w ogóle taka kwestia takiego odbioru podczas właśnie jakiegoś różnego rodzaju imprez, czy to muzycznych, czy teatralnych, bo są różnego rodzaju przecież festiwale, pod kątem obecności osób z niepełnosprawnościami. Czy to jest ciągle tak, że osoba na przykład poruszająca się na wózku, czy ty jako osoba niewysoka, tak mogę powiedzieć, czy ty, Kuba, jako osoba głucha, czy wy się spotykacie ciągle z jakimś takim odbiorem dziwnym, czy my już jesteśmy takim społeczeństwem, które jest za pan brat, które nie dziwi się? O dziwo. Mam bardziej pozytywny odbiór. Super. Ludzie widzą, że o, jesteś głuchy, super, fajnie, że przyszedłeś, fajnie, że jesteś na tyle odważny, że nie wiem, że jesteś tutaj. Też muszę tylko dodać, że język migowy jest coraz bardziej popularny, jest coraz bardziej medialny, ludzie się go uczą, ludzie go widzą coraz więcej i częściej. Nawet starają się go uczyć. Jest rzeczywiście popularny, jest gdzieś tam medialny bardziej, więc to jest na pewno pozytywne. Cieszę się z tego pozytywnego odbioru mnie i innych głuchych na wydarzeniach, ale to dalej nie jest jakby ta empatia, dalej brakuje tego postawienia się w moich butach. Mhm. To jest bardziej na zasadzie, o cześć, fajnie, że jesteś, pa. Okej. Nie ma też tej znajomości nawet podstawowych znaków, prawda, takich, które umożliwiłyby komunikację. Nawet jak, nie wiem, potrafię coś zamigać, to są najczęściej jakieś brzydkie znaki. Okej, okay. Tak jak w językach obcych, podstawowy... umiem poprzeklinać, nie? Okay. Tak, dokładnie, okay. Dokładnie. Okej, okay, fajnie, ale to nie skorzystasz z tego, prawda? Mm-hmm. Nikt z tego nie będzie korzystał tak na tą sprawę, więc... Ja też mam wrażenie, że w zależności od jakiego festiwalu, na przykład na Poland Rocku, no to jak ktoś widzi, nie wiem, osobę, która porusza się za poziomu wózka, czy właśnie z głucha, czy coś, to jest taka sympatia, tam nie wiem, co się tam dzieje, ale tam jest jakieś czary, aha, że ludzie wszyscy się kochają, przytulają i mówią, świetnie, że jesteś. A w internecie znowu, jak widzę, na przykład Wojtek Sawicki wstawia, że chciał jechać na festiwal, albo że jest niedostępny, to trochę jest na zasadzie, że nam się przewraca, okay, bo tutaj nie mam pieniędzy na rehabilitację, tutaj na asystenta, a chcemy jeździć na festiwale. Tylko też jesteśmy ludźmi i też chcielibyśmy z tego życia korzystać. To nie jest nasza wina, że my jakby mamy dużo trudniejszy start i też chcemy troszkę od tej rzeczywistości się odciąć, bo jednak pojechanie na festiwal jest taką przerwą, takim ciągłym gonitwie, dokładnie, takim życiu. I ja jak widzę takie wiadomości, że co to są za problemy dla tych osób, że szkoły są ważne, a nie jakieś koncerty i tak dalej, no to szczerze mówiąc jest mi przykro, bo to jest takie odbieranie nam prawa do zabawy, gdzie każdy z nas chce się czasami trochę pobawić, chce iść do kina, teatru, no cokolwiek. I powiem szczerze, że na żywo trudniej jest komuś tak powiedzieć, ale w internecie tak, komentarze są łatwiejsze. Czytam przeróżne, absurdalne, obrzydliwe rzeczy. Że po prostu okej, tak, żyjecie. Tak, anonimowo wszyscy są silni. Tak, tak, ale ogólnie to osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnościami okej, żyjecie, fajnie, macie rehabilitację, ale siedźcie w domach, jakby nie wychylajcie się, bo po co na przykład osoba głucha idzie na koncert? Przecież ona nie słyszy. No to jest jakby najczęstsze, do mnie tak osoby piszą. Co ty, Malwina, mówisz, że tłumaczyć koncerty i tak dalej, że osoba i tak nie słyszy, to po co, nie? Jakby brak wyobraźni kompletny. No bo dlaczego miałbyś nie iść na festiwal, ani nie posłuchać muzyki? Jakby dokładnie. Ludzie o tym nie myślą. Też często myślę, że może to nie jest tak, że oni są źli i tak dalej, tak sobie staram tłumaczyć, tylko może po prostu są nieświadomi. To nie tylko festiwale, to w ogóle temat kultury. Kultury, właśnie. Tak. To ludzie są właśnie często w szoku i zdziwieni, nie wiem, mówią, cytują jakieś sławne polskie filmy, cytaty z filmów polskich, nie wiem, z Misia i pytają się, kojarzysz? A ja na to nie kojarzę. Dlaczego? Przecież to jest tak znany, dobry film. A ja na to odpowiadam, tak, ale w polskich filmach nigdy nie ma napisów.
bo są po polsku, więc po co dodawać napisy, prawda? A ja bez napisów nie jestem w stanie obejrzeć tego filmu. Więc gdzieś tam ten aspekt polskiej kultury, która medialnej kultury, filmowej kultury mi umyka, bo no, ja muszę się tutaj bardziej skupić na filmach zagranicznych, bo tam są napisy, które mogę czytać, dzięki temu mogę ten film obejrzeć w pełni, go doświadczyć. Mam ulubiony serial, który oglądam od małego. 13 posterunek. Aha. I oglądałem go, ponieważ w necie, w internecie są fragmenty z napisami, ale całego nie byłem w stanie obejrzeć. W tych fragmentach są napisy, więc i to jest dla mnie super. Chciałbym go obejrzeć w całości, ale nie mogę. Po prostu nie mogę, bo nie ma go nic dostępnego w całości z napisami. Więc ten temat kulturalny typu festiwale, koncerty, to jest często niezrozumiałe dla szerszego społeczeństwa. No, my kiedyś właśnie rozmawialiśmy o tym, że łatwiej ci, to jest ten paradoks, że ty jako Polak lepiej znasz kinematografię zagraniczną, tak, kulturę zagraniczną, tak. Nie, niż tą polską. A powiedz mi jeszcze, Kuba, czym jest ten festiwal, bo ostatnio, bo ja w ogóle was oboje obserwuję w social mediach i w ogóle wszystkich zachęcam, żeby was śledzić, ale ty ostatnio pisałeś o tym, kiedy wszyscy twoi znajomi są w jednym miejscu na festiwalu w Reims, na festiwalu Clown Day. Co to jest za inicjatywa w ogóle? Bo ja się o tym dowiedziałam od ciebie. Tak, ten festiwal Clin d'Olay jest w mieście Rem, tak jak właśnie powiedziałaś, jest to francuskie miasto i to jest jeden z największych festiwali, przepraszam, na całym świecie, który jest tylko i wyłącznie skupiony na kulturze, na sztuce, na takiej kulturalnej ekspresji głuchych, gdzie głusi przyjeżdżają z całego świata, rzeczywiście wymieniają się swoimi doświadczeniami, występują i to jest chyba jeden z tych naprawdę jedna z niewielu okazji, gdzie głusi przychodzą i doświadczają festiwalu naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu. Są tłumy, są sceny, jest, nie wiem, są slamy poetyckie, jest rap, jest nad maszpit, gdzie ludzie po prostu tańczą jak szaleni. I to jest wszystko dla głuchych, więc to rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce. Jako osoba z Polski, jeżeli pójdziesz na takie przedstawienie, bo to jest międzynarodowa impreza, czy ty potrzebujesz tłumacza? Nie. Nie, ale to dlatego, że znam język, którym będzie przedstawiane wszystko tam, czyli to jest International Signs. Ale na miejscu od głuchych dla głuchych i są jeszcze, jak tłumaczę, bo tak jak właśnie powiedziałeś, ludzie przyjeżdżają z całego świata i potrzebują często tłumaczenia na swój język migowy i często osoby, które występują, są tłumaczone na inny język migowy i jeszcze na inny język migowy, bo tam wszyscy wiedzą, jak bardzo ważna jest dostępność. Okej. To jest w ogóle ciekawe, że dla osoby wówczas słyszącej to może być bardzo ciekawe takie doświadczenie właśnie znalezienia się w takiej sytuacji, w jakiej osoba głucha zazwyczaj się znajduje, kiedy wszyscy inni komunikują się werbalnie, prawda, fonicznie. Tak, 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 tak. To jedno miasto jest bardzo znane z tego, bo ten festiwal jest co 2 lata, chciałem tylko napomnieć, on jest co 2 lata i zawsze jest na początku lata. I zawsze w tym okresie, jak jest festiwal, to wszyscy w mieście o tym wiedzą. 90% społeczeństwa wtedy jest głucha. Tam jest 10-20 tysięcy osób głuchych, a to jest naprawdę malutkie miasteczko. Może nie aż tak małe, jak może się wydać, ale widać wyraźnie głuchych, którzy są na ulicy, widać język migowy na ulicy i słyszący, którzy tam mieszkają, już są do tego przyzwyczajeni. Nawet uczą się podstawowych znaków języka migowego, bo wiedzą, że ten moment jest dla nich niezwykle ważny pod względem utargu dla restauracji, dla knajp. I to daje im tę świadomość, dostępność, że muszą coś zrobić, muszą się postawić, żeby gdzieś tam tego głuchego klienta przyciągnąć. Super. No dobrze. To powiedzcie mi jeszcze na koniec, czy macie jakieś plany koncertowe, festiwalowe? Malwina, jakie ty masz plany na te wakacje? Ja jedę na Polentrog oczywiście. Super. Bo rok temu nie mogłam być. Jeżeli mi zdrowie pozwoli, no to jadę. Nie mogę się doczekać, bo ja zawsze wracam taka pełna energii.
Więc na razie Poland Rock, a koncerty już mam za sobą, bo rok tam miałam taki koncertowy właśnie rok, byłam i na Paktofonice, moje marzenie z dzieciństwa. Byłam na Beyoncé drugi raz, bo kocham Beyoncé i byłam na Depeche Mode, ale właśnie na Stadionie Narodowym. Tak, byłeś? Nie byłem, ale uwielbiam, tak, jestem dużym fanem. Ale byłam na Stadionie Narodowym, tam jest tak beznadziejna akustyka, że te Depeche Mode to ja w ogóle nie słyszałam. Ale ja słyszałam. Cieszyłam. Tak. Pan, ja mieszkam bardzo blisko Stadionu właśnie. Narodowego i ja słyszałem te piosenki lepiej niż uczestnicy ja tego koncertu. Ja miałam tak z Guns N' Roses, bo ja mieszkam też obok, zresztą obok Kuby niedaleko. I ja spacerując z psem po Saskiej Kępie, chodziłam i słuchałam, po prostu śpiewałam sobie piosenki, a sporo znajomych mi mówiło, że na miejscu w ogóle nie byli w stanie wysłyszeć, co on tam śpiewa. Nie, tak, no. Ale no, ja jeszcze mam trochę takich koncertów, na które bym chciała jechać, ale to myślę, że... A jakie masz marzenia koncertowe? Tu będziecie się śmiać, ale nie. Mam takie z dzieciństwa, że bardzo bym chciała iść na koncercie Britney Spears. Super. Ja też bym chętnie się przeszedł. To idziemy razem. Absolutnie uwielbiam. Słuchajcie, New Kids on the Block wraca na scenę, nagrali płytę, więc ja z kolei bym chciała swoich, prawda? Ja mam wiele takich zespołów, aha, a po prostu ludzi, którzy już nie żyją, więc no, na Joy Division nie pójdę, na The Doors nie pójdę. No na The Beatlesów nie pójdę, no mogę na Pola pójść. Ale wiesz, co AI zrobił z Beatlesami, więc to jest takie też... Ale nie, no to przeraża akurat, ale... Ale to nie jest jednak to samo, więc ja chodzę na tych takich już, ludzi, którzy żyją. Tylko to jest dostępne dla mnie. A czy byłaś na takim koncercie, bądź też na takiej imprezie muzycznej, gdzie mogłabyś powiedzieć, tak, to jest dostępne i super organizatorzy o to zadbali? Pomidor. Okay. Nie, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o na przykład Poland Rock, to jest ogromna przepaść i bardzo na plus w porównaniu do Kostrzyny nad Odrą, gdzie tam i geograficznie to nie było dostosowane, bo na SP to osoba zdrowa miała problem, żeby wejść, bo tam na górce. Ale w 2022, jak byłam, już była moja siostra też poruszająca się za pomocą wózka. No to były chociażby właśnie to i to je dostosowane, był prysznic dostosowany, chociaż po nim moja siostra mi dzisiaj powiedziała, bo do niej dzwoniłam na konsultację, że wjazd do prysznica był słaby, no ale była też ta platforma, więc zmiana była ogromna przed pandemią i po pandemii, więc no to jest bardzo na plus, tym bardziej, że to jest darmowy festiwal, tak? Festiwal kosztował podobno niemało, a podobno do toalety też przez błoto, pod scenę niebo błoto, a na platformę niebo schody, więc... Tak, więc ale za co się płaciło tak naprawdę? Tak. Ja myślę, że to jak się płaci, to jest jeszcze totalnie... To jeszcze człowiek ma większe te wymagania, tak, prawda? Tak, ale widzę, że idzie ku dobremu. Myślę, że to właśnie też, że takie podcasty, jak ten powstaje, social media mają ogromny wpływ. Więc myślę, że będzie tylko lepiej, przynajmniej mam taką nadzieję. No, my też. Ale widzę progres. Ja jestem trochę tak, że właśnie doceniam nawet te małe rzeczy, wiadomo, że jest... No ale myślę, że kropla do kropli i w końcu ten ocean się uzbiera. Uzbiera. Tak. A ty, Kuba? Jakie no, masz plany? No, nawiązując do tego, co właśnie powiedziała Malwina, to jutro jest festiwal, wirtualny festiwal. Samsung Galaxy jest organizatorem z Robloxem, współorganizują. I to będą polscy raperzy, sławni. I Unmute jest zaproszony. Do tego zapytaj się, czy my chcemy te wszystkie kawałki rapowe też przetłumaczyć na język migowy. Dlatego, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to zapraszam wszystkich. Będzie Kisho, Liang Laosia i wiele, wiele innych znanych osób i będziemy tłumaczyć to na język migowy. I tak jak właśnie... tutaj właśnie mówiłaś o Poland Rocku, no niestety ja w tym okresie jadę na Off Festival jako zespół Unmute. Pierwszy raz wystąpimy na koncercie jako zespół, a nie jako tłumacze. Więc super. Widzieli nas i wybrali nas do tego, żebyśmy wystąpili, więc to będzie też ogromne doświadczenie. No i zobaczymy, czy ten festiwal,
czy rzeczywiście wybierając nas też da nam dostępność? No zobaczymy. Super. Więc będę w stanie to ocenić na miejscu. I jeszcze przy okazji pod koniec, w połowie sierpnia, jadę do Olsztyna. Na Green Olsztyn Festival. Mm-hmm. I słyszałem też od organizatorów, że chcą, żebym przetłumaczyć kilka piosenek, więc zobaczymy też, jak to się uda. Więc ten okres wakacyjny będzie naprawdę intensywny i też pod kątem dostępności. Prywatnie jadę tylko na jedno wydarzenie muzyczne. Na Marka Ribetta. Jest on muzykiem loop, DJ-em loop. Okay. Jest bardzo sławny na całym świecie, więc rzeczywiście nie mogę się czekać. Super. No my jako Fundacja Avalon byliśmy na Openerze ostatnio. Będziemy również na Poland Rocku jak co roku, więc Maranwina, mam nadzieję, że odwiedzisz naszą strefę. Szkoda, że tym razem się nie uda. No, ale cieszymy się, że z nami byłeś już na Poland Rocku. Tak, było wspaniale. I słuchajcie, Fundacja Avalon, no właśnie, wspiera organizację oczywiście Poland Rocka, ale przede wszystkim mamy tam swoją strefę, do której wszystkich serdecznie zapraszamy, ponieważ tam osoby na co dzień niedoświadczające niepełnosprawności mogą usiąść na wózku, mogą pokonać tor przeszkód, mogą doświadczyć tych ograniczeń, o których ty mówiłaś, a których doświadcza chociażby twoja siostra. Będzie pętla indukcyjna i będzie również też możliwość kontaktu z tłumaczami języka migowego. Rok temu pamiętam, że uczyłem właśnie, czym jest język migowy, tak. Jakieś podstawy języka migowego i to było naprawdę zadziwiająco, czy spotkało się z dużym zainteresowaniem? Bardzo, bardzo duże zainteresowanie w ogóle do takiego doświadczania i poznawania jakby tego, z czym na co dzień żyją inni ludzie, jak postrzegają ten świat i po prostu z czym też na co dzień muszą się zmagać, bo to otwiera oczy, więc właśnie dlatego ta strefa jest w ten sposób zorganizowana. Mam nadzieję, że ją Państwo odwiedzicie, a również zapraszam serdecznie do śledzenia strony internetowej Fundacji Avalon www.fundacjaavalon.pl, a także naszych social mediów. Zapraszam też do śledzenia waszych social mediów, bo tam można też się bardzo dużo dobrego zakresu niepełnosprawności, inkluzywności i w ogóle takiego równego postrzegania społeczeństwa dowiedzieć. My tak moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale niestety musimy kończyć, więc jeszcze raz serdecznie zapraszam do śledzenia naszych działań i widzimy się w kolejnym odcinku, który najprawdopodobniej będzie dotyczył podróży. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, ale na pewno nie wszystko w temacie. Jeśli masz pytania dotyczące poruszonych kwestii lub chcesz być na bieżąco z działaniami Fundacji Avalon, znajdź nas w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Wspieraj nasze działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i świata bez barier. Dane do przekazania darowizny znajdziesz na www.fundacjaavalon.pl. Wystarczy zacząć. Już teraz.